Piotr Dorosz, witam Was serdecznie z serca Wielkopolski. Wielkopolska to taki duży region, taka duża część naszego kraju Polski. A dlaczego z Wielkopolski? Ponieważ to właśnie młodzi muzycy z tego regionu będą bohaterami naszego dzisiejszego spotkania. Jędrzej Bednarczyk, 6-letni skrzypek z Ostrowa Wielkopolskiego i Wiktor Marszał, 12-letni dudziarz ze Skrzebowej z okolic Ostrowa Wielkopolskiego. Młodzi artyści opowiedzą o sobie, a z kolei o nich opowiedzą ich rodzice i nauczyciele. Serdecznie zapraszam. Załóż skrzypce tak jak potrzeba, wyprostuj trochę plecy, całkiem fajnie. Taka luźna nuta może być, to nie klasyczna, tylko zupełnie inna. I wolniutko, żebym ja słyszała, że wszystkie dźwięki są w porządku, dobra? Tak, ładnie luźno kciuk. Gdyby coś się działo, będę przerywać. Zaczynamy. Dobra. Całkiem czysto, ale jeszcze wchodzimy w strunę, jakbyśmy głaskali. No pewnie, jakbyśmy głaskali kątka, żeby było. Bardzo ładnie, popatrz na smyczek, jeszcze go. Jeszcze bardziej pogłaszcz strunę. No i całkiem dobrze nam to poszło. To jest bardzo ważna osoba, bo dzięki niej Jędrek zaczął grać. Schubert to chyba trudno lepsze nazwisko dla muzyka. No właśnie, bo pani jest zawodową skrzypaczką, prawda? Tak, skończyłam studia na Wydziale Wychowanie Muzyczne. Właśnie skrzypce to było to coś, co mnie drgnęło, co sprawiło, że muzyka to jest mój sens istnienia, życia. To jest taka odskocznia moja od klasyki, od muzyki poważnej, od takich działań, które realizuję w szkole, bo jestem też nauczycielem muzyki. A potem już taki pojawił się malutki Jędrek, który stwierdził, że on też będzie grał. No i zaczęło się bardzo mozolnie i długo i z nut. A potem stwierdziliśmy, a może by tak na ludową nutę. Lelia, lelia z wysokiego ziela, nie będziesz widziała mojego wesela, bo moje wesele za Krakową będzie, na moim weselu 7 królów będzie. Goszczę w Biatkach, to jest wieś koło Krotoszyna, w domu pani Klaudii Schubert, nauczycielki tego oto młodego artysty, Jędrzeja Bednarczyka. Ty jesteś Jędrek, ja jestem Piotrek, myślę, że będzie nam się świetnie rozmawiać. Jędrzej to takie poważne imię, no ale nic dziwnego, bo ty przecież jesteś już poważnym artystą. Grasz tylko na skrzypcach, czy jeszcze na czymś? Na skrzypcach. Rozumiem. I od początku podobały ci się właśnie skrzypce, czy chciałeś też grać na jakimś innym instrumencie? Chciałem najpierw na keyboardzie, a potem na skrzypcach. Jak to się stało, że ci się spodobały te skrzypce? Słyszałeś je na jakimś koncercie, czy gdzieś widziałeś w telewizji? No właśnie, jak to było, że poszedłeś do rodziców i powiedziałeś, słuchajcie, ja bym chciał uczyć się na skrzypcach? Najpierw mój brat chciał grać na skrzypcach, a potem ja poprosiłem rodziców, żeby ja też grałem, no i tak, to się stało. Niedługo skończy 6 lat, ale wspomniał jednak o szkole muzycznej, czyli uczęszcza też już do szkoły? Tak, normalnie dzieci zaczynają w szkole muzycznej od klasy pierwszej szkoły podstawowej, równolegle prowadząc zajęcia w szkole muzycznej. Tutaj jest taka możliwość, że młodsze dzieci, które wykazują predyspozycję do gry na instrumencie, mogą wcześniej zacząć. Jędrek przeszedł pomyślnie te wszystkie badania i zdał egzamin. No, odpowiada mu to i łączy muzykę ludową z muzyką poważną. Zobaczymy, jakie będą efekty w przyszłości. Ja próbuję zagrać jakąś piosenkę. No to potem już z pamięci już umiem nią zagrać. Czyli ludowych utworów uczymy się na pamięć, tak? A nie z nut? Tak. Ćwiczysz codziennie? Codziennie trzeba ćwiczyć na skrzypcach? Codziennie.
Miałam niesamowite szczęście trafić na chłopczyka, który jest bardzo zdolny i bardzo muzykalny, bo to nie jest takie proste. Ja sobie coś zaśpiewam, a ja mówię, Jędrek, weź, jak to będzie? A on szuka, ma to. I to, i jeśli miałam taką bazę, to wiedziałam, że zdziałamy wiele, bo jeśli tego się nie wyuczy, to po prostu trzeba mieć w sobie i to ma właśnie Jędrek. Dzięki temu ta ludowizna nam tak poszła z górki. Przede mną w domu pani Klaudii jest taki duży, długi korytarz i kiedy Jędrzej przez ten korytarz szedł, to prezentował niesamowite sztuki, takie akrobatyczne. Powiedz, gdzie się tego nauczyłeś? Bo ty chyba jesteś też nie tylko młodym artystą, ale też młodym sportowcem, prawda? Na akrobatyce. W Wielkopolsce też jest bardzo taki popularny instrument, który się nazywa dudy. Nie chciałeś się kiedyś uczyć na przykład na dudach? Mój kuzyn się uczy. A ty byś chciał kiedyś spróbować swoich sił na dudach? Tak. A teraz jesteśmy mniej więcej 20 km od Biatek, w których rozmawialiśmy z Jędrzejem, w domu drugiego bardzo utalentowanego młodego artysty. Jesteśmy w miejscowości Skrzebowa koło Ostrowa Wielkopolskiego, a gości nas dzisiaj u siebie Wiktor Marszał. Wiktor, powiedz, ile masz lat? 12. Cóż to za instrument, który tutaj trzymasz na kolanach? Dudy wielkopolskie. Skąd się te dudy u ciebie wzięły? Jak to się stało, że się zainteresowałeś dudami? Może usłyszałeś kogoś, jak gra i pomyślałeś, o kurczę, ja też bym tak właśnie chciał grać? Tam w szwedakach szukali takich osób, które grają. I no już zacząłem grać też. Zawsze interesuje mnie to, jak to się zaczęło w przypadku takiego młodego artysty i też co Państwa decyzją jakby kierowało, no bo często jeśli rodzice chcą, żeby dziecko uczyło się muzyki, no to posyłają je do szkoły muzycznej, gdzie ono się uczy takich instrumentów, gry na takich instrumentach klasycznych, na skrzypcach, na fortepianie, a Państwo jednak zdecydowali się na dudy, a może to Wiktor zdecydował, no właśnie, jak to było? Wiktor faktycznie zaczął grać na instrumencie klasycznym, to były skrzypce, bo już w wieku 6 lat zaczął grać na tym instrumencie, ale no nie udało się, zbyt długo nie pograł. Myśleliśmy z żoną, żeby zachęcić go jednak do gry na jakimś innym instrumencie, a z drugiej strony była i jest ciągle potrzeba, żeby jakiś instrumentalista przygrywał działającemu przy stowarzyszeniu, do którego prezesem jestem, zespołowi tańca ludowego, przygrywał do tańca. Zespół wykonuje tańce ludowe z naszego regionu. Kiedyś tutaj grali dudziarze, tak więc była taka potrzeba. Znalazły się też środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na naukę gry na właśnie instrumentach ludowych, często zapomnianych. No i tak właśnie zaczęliśmy zachęcać syna, żeby na tym instrumencie grał i udało się. Zaczął, może nie było na początku łatwo, ale zaczął. Dzisiaj już są jakieś sukcesy, konkursy, przeglądy. No a co dla nas też bardzo ważne, faktycznie zespołowi już przygrywa i zespół tańczy z Stowarzyszeniem Gry na dudach wielkopolskich. Skrzypce czy pianino, no to się po prostu idzie do szkoły muzycznej, są nauczyciele, jest ich dużo, można się uczyć w szkole. A na dudach to już nie jest takie proste, żeby znaleźć nauczyciela. I kto cię uczy na dudach? Michał Mławski. Aha, no to jest taki tutaj też znany, tutaj wyjaśnimy naszym widzom i słuchaczom, Michał Mławski też jest młodym artystą, ale nie tak młodym jak Wiktor, ale jest pasjonatem muzyki tradycyjnej Wielkopolski i właśnie nauczycielem wielu młodych adeptów. Trudno było na początku? Czy to jest trudny instrument, czy właśnie nie? Bierzesz dudy, grasz, jak to byś powiedział już, grając już 4 lata, no to masz już jakieś doświadczenie. Na początku się trudno to pompowało, było trochę ciężko,
No i w tej pierwszej wersji trzeba było jeszcze dmuchać. Też nie było takie łatwe, no ale teraz już lepiej się gra. Ty zaczynałeś może od tak zwanych sierszeniek, bo to jest taki instrument właśnie, w który trzeba dmuchać. To był taki instrument, tu kolejne wyjaśnienie dla naszych słuchaczy i widzów, że sierszeńki to był taki instrument prostszy od dud, które tu widzimy, znacznie prostszy, i to była taka wprawka, można powiedzieć, do grania na dudach. Młody chłopak, zanim sięgnął po dudy, zanim dano mu dudy, zanim ojciec na przykład sprawił mu dudę, to grał na takich właśnie prostych sierszeńkach i nie dmuchało się tam powietrza ręką, tak jak tutaj w przypadku dud, tylko przez taką specjalną rurkę ustami. To właśnie były sierszeńki, ten twój pierwszy instrument? Tak. Od dawna grasz już w zespole, no bo domyślam się, że jak zaczynałeś naukę, to grałeś sam, prawda? Ćwiczyłeś sobie w domu, to była taka gra, no można powiedzieć, solo. A kapela to dawno się zaczęła? Kapela chyba już jest od 2 lat albo 3, nie pamiętam za bardzo. No bo wtedy Czarek zaczął grać na skrzypcach podwiązanych, które są właśnie do dud. No i wtedy też była kapela właśnie. Łatwiej się gra w kapeli, jak jest ktoś, kto towarzyszy, trochę pomaga, czy łatwiej się gra samemu? No w kapeli też się dobrze gra, ale trzeba wtedy się trochę zgrać właśnie z tą drugą osobą, a samemu to można grać i sobie tam wszystko wymyślać, jak się zapomni. No, nie wiem, jak się łatwiej gra, bo gra się dobrze i solo, i w kapeli. Fajnie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. No i bardzo ci gratuluję też wygranej na zeszłorocznym naszym muzycznym źródełku. No i nie wątpię, że kiedyś jeszcze się spotkamy i będziesz mi mógł trochę poopowiadać o muzyce wielkopolskiej. Bardzo dziękuję.